jak ksiądz Pizoń Jarosław, tak, wizytował Poznań Wroniecką i nie miał zamiaru mnie, tak powie po jakimś czasie, z Wronieckiej zabrać, ani mszy kasować. Pismo, które ksiądz Pizoń wręcza mi 20, czyli w środę grudnia, albo 19, mogę datę mieć, w każdym razie datowane na poniedziałek, 18 grudnia, że wyrzuca mnie w trybie natychmiastowym do Marianówki, 300 km od Poznania, i zakończone, i pismo na tą samą datą zakończone z msza święta tydencka przeze mnie sprawowana na Wronieckiej w Poznaniu. Ja odmawiałem różaniec. Stoicie palanty? Nie jesteście w stanie klękać? Salezjanie? Przed Bogiem, przed Matką Najświętszą Fatimską 2017, 100 lat. Mówiła o tym wszystkim, co się w Kościele stanie. Nie widzicie tego? Z której strony? Kościół Antychrysta w Kościele Chrystusowym? To precz! Mówiłem to nieraz, ale po was to spływa, barany! Ani krzykiem, ani spokojem, ani prośbą, ani groźbą. Co wy w sercu macie? Co wy we łbie macie? Bo siano już by się podpaliło. To diabeł tak robi. I pieniądz tak robi. I władza się do dupy włazi. Komuś wlaz, rozmusowi? A Szymczak Arkadiusz komu? Bo w seminarium Gądrowi, na Oazie 83 rok, Gądrowi. Popilek Gądry, nie ów się przy nim nic. Bo wszystko dojdzie. I dziś żeś tu jest. A byłaby szkoła salezjanów? Gdyby z góry nie ciągli, od dołu nie pchali? A tyś gdzie miał łeb, dupo jedna? W kurii? Ksiądz Ireneusz Dosz, teś mu lizał? Czy dupy dał? W imieniu Kościoła oraz Zgromadzenia Salezjańskiego pragnę cię poinformować, że na mocy ślubu posłuszeństwa zostajesz posłany do domu zakonnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu do pracy w ośrodku salezjańskim w Marianówce. Miejscem twojego zamieszkania będzie placówka w Marianówce. Proszę cię zatem, abyś kierując się świętym posłuszeństwem przybył do dnia 21 grudnia na wyżej wskazane miejsce. I teraz zrobił to całe tam spotkanie, odczytał mi Summorium Pontificum, jakbym go nie znał, że tam jakie są reguły i tak dalej, i tak dalej. A ja to spotkanie nagrywałem i ksiądz inspektor o tym wiedział, nie chciał się na to zgodzić. Jak już spotkanie przeprowadził do końca, to co mi mówił? Ktoś z was pamięta? Ja nieraz to powtarzam. Niech ksiądz wyłączy teraz dyktafon, bo chciałem coś prywatnie księdzu powiedzieć na osobności. Powiedziałem księdze inspektorze, nie wyłączę. To z przebiegu zdarzeń, post factum, co ja mogę wnioskować dzisiaj, a co ja wnioskowałem już dawnego czasu. Co mi ksiądz inspektor chciał powiedzieć? Że jak ksiądz z tej drogi nie zejdzie, to ja księdza ze zgromadzenia wyrzucę. To ksiądz ma wprawę od pukania w drzwi. Aż się butek zepsuł, Dawidek, co? Brzuch jak tego grubasa, jak Luter. Tyskie, kabanosik, w piątek na spotkaniu braterskim też? Szymczak Arkadiusz, Loczek? Pokaż, coś tu robił w poniedziałek, kiedy prosiłem o rekolekcję dla ludzi tradycji. Jak ci piana ściekała. Wściekły pies. A teraz spokojny anioł. Śmieje się. Cynik. Świnia. Matkę własną kłamał, jeszcze się we wspólnocie chwali tym, a dupowłas Dawidek, dupowłas jąkała, Jacek się cieszy. Wszystko na grzechu oparte. Grzech pociągnął grzech.
grzech współbraci Nawronieckiej, do którego ja też swoją część dołożyłem, pociągnął grzechy dalsze.